Justyna Świętej ersetic a więc mistrzyni olimpijska. No i można tych medali wymieniać dużo w dogrywce Radia Z. Czy teraz to, co się wydarzy za chwilę, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, to jest taka dogrywka twoja sportowej kariery? Myślę, że tak. E, jakby ja już swoje lata mam jak na sportowca, więc jakby zdaję sobie sprawę, że to będą najprawdopodobniej moje ostatnie igrzyska, na których chciałabym być w jak najlepszej dyspozycji dotrwać do nich w zdrowiu i tam powalczyć powiem tak o kolejne spełnienie marzeń. No tak, bo o tych marzeniach, o tych planach porozmawiamy, ale ty mówisz ja wiem, że mam już swoje lata. Przecież ty masz dopiero 30 lat. No, dopiero albo aż zależy jak na to jakby patrzeć. No 30 lat jak na sportowca to jest już jakby troszeczkę przebiegu sportowego mam już za sobą. Ale jakby nie mówię, że już kończę trenować i tak dalej, bo w dalszym ciągu sprawia mi to Friday. ja potrzebuję takiej adrenaliny, rywalizacji, także dopóki zdrowie pozwoli, będę biegała. No tak, no bo pewnie część widzów, słuchaczy się zastanawia, jak to 30 lat i coraz bliżej końca kariery, bo przecież w normalnych zawodach to często to jest taki czas, kiedy wchodzi się w ogóle do, do pracy, a, a ty, ty te kilkanaście lat masz już przepracowane w zawodzie. Tak, no, w przyszłym roku to już będzie 20 lat. Te tak, będzie no, trzeba zrobić. Dokładnie, jak czasami chodzę na spotkania z dziećmi, to pani, a ile pani już trenuje lata? Ja wiem, no, dużo więcej niż ty masz obecnie. Jak mówię, że 19 lat już trenuję. Proszę pani, tak długo? Ja wiem, no tak, tak. Niestety, czas. Bardzo, bardzo szybko mi zleciał, ale y, poprzez te wiele lat swojej kariery wiele się nauczyłam, poznałam fantastycznych ludzi, zwiedziłam duży kawał świata i przede wszystkim y, spełniając swoje marzenia, dobrze przy tym wszystkim się bawiłam. Z jednej strony mi się tak wydaje, że bieganie jest najłatwiejszym sportem. To znaczy, że masz nogi, prawda, musisz założyć na nie buty, no i generalnie biec przed siebie. To paradoksalnie przez to, że brzmi, że jest to najłatwiej, Sport, to ta konkurencja musi być nieprawdopodobna, bo biegaczy amatorów są pewnie miliony. Biegaczy profesjonalistów, myślę, że to są dziesiątki albo setki tysięcy. Natomiast ty się wdrapałaś na ten szczyt i z jednej strony wydaje mi się, że cierpliwość jest słowem klucz. No bo ty tak naprawdę, no teraz siedzimy, ale ty ciągle w biegu przez te prawie 20 lat. Jak ty to wytrzymałaś, jak ty to zrobiłaś i jak ty to robisz? Tak, no bywały wzloty i upadki. Nie będę tutaj ukrywała, bo już czasami po prostu miałam dosyć. Chciałam usiąść na czterech literach na swojej kanapie w domu przed telewizorem, a tak naprawdę moje życie to jest jedna wielka podróż. Ciągle jestem na, na walizkach, więc jak jakby ja zauważyłam taki jeden minus tego właśnie, że jakby ciągle jestem w biegu, a czasami chciałabym po prostu sobie odpocząć, posiedzieć. Po, nie wiem, pobyć z najbliższymi, z rodziną, ale z drugiej strony jakby zdaję sobie też sprawę, że kariera sportowca właśnie nie trwa wiecznie i chcę wycisnąć w tym momencie z tego jak najwięcej, a poza tym jakby, no teraz też byłam cztery miesiące wyłączona z biegania i jakby byłam poza tym wszystkim i nie ukrywam, że też tęsknię za tymi ludźmi, za tą całą atmosferą obozową, za tym takim reżimem i cieszę się, że już niedługo właśnie Znowu y, do tego wrócę i spotkam się z wszystkimi. Wreszcie można schować. Tak zwane gary, no bo przecież Oj, gotowałaś tak. mężowi, więc pora na obiady w centralnych ośrodkach sportowych. Tak, to będzie, ja się troszeczkę śmieję, że takie wygodne życie, bo jakby o nic tam nie, nie muszę dbać, wszystko mam jakby podane pod nos. Jedynym moim obowiązkiem jest wyjście na trening i, i danie, dać sobie siebie wszystko na tym treningu, więc to będzie też taki fajny, troszeczkę bez troski czas. Z drugiej strony, jak tak sobie myślę, analizuję, to masz taki gapier, to znaczy on nie był zaplanowany, no bo ciężko zaplanować sobie kontuzję, no bądźmy szczerzy, to nie jest film o Achillesie, to są problemy z Achillesem, ale one już chyba za tobą. Natomiast zanim o tych kwestiach zdrowotnych, to trochę w szczęście w nieszczęściu, to znaczy, że mogłaś odpocząć, to jest jedyny jakby pozytyw chyba tej całej historii, no bo trochę tej beztroski na pewno ci się przydało. Oj tak, szczerze to ja nie pamiętam kiedy ja miałam ten jakby okres dla wszystkich wakacyjny. Dla mnie to był zawsze czas największej orki, czas wyjazdów na zawody, jakby tych największych imprez sportowych. A teraz po prostu od czerwca siedziałam jakby w domu. No też miałam dużo wyjazdów, ale to jest w ogóle zupełnie inna rzecz. Siedziałam i mogłam odpocząć jakby przede wszystkim tak mentalnie, bo raz że no zdrowotnie też, ale jakby mogłam pożyć tak jak normalni ludzie, jeśli mogę to tak powiedzieć. Jakby nie musiałam od rana wcześnie wstać, zastanawiać się, co zjeść na śniadanie, żeby później nie zalegało gdzieś na, na żołądku podczas treningu. Jakby żyłam sobie po prostu chwilą. Nie musiałam się do niczego dostosowywać i zawsze to jakby nadrzędnym celem jest ten trening i wszystko pod to planowałam. A teraz po prostu miałam czas jakby na rzeczy, na które wcześniej nie miałam. Ale pozwalałaś sobie, nie wiem, na łakocie, na przyjemności, na spanie do dziesiątej. <noise> no ja akurat nie należę tutaj do takich śpiochów, więc długo nie, nie potrafię spać. A na łakocie, no nie ukrywajmy, ja jestem osobą, która raczej sobie tam gdzieś pozwala na wszystko, nawet w okresie tym treningowym. Zawsze wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, tylko no wiadomo, trzeba znać ten umiar. Więc jakby ja bardziej tutaj pod tym kątem, że chciałam danego dnia... Jechać gdzieś, to sobie wsiadałam w samochód i, i jechałam, więc to było takie fajne, a nie kombinacja, hmm, czy na pewno tam pojadę i będę miała gdzie zrobić ten trening. Ale tak spoglądam sobie chociażby na te fotki na Insta, to ja nabieram kompleksów teraz a propos sylwetki, no bo e, jeżeli tak odpoczywać, a pozostać tak w formie, no to wydaje mi się, że e, no może 10% czasu odpoczywałaś, a, a reszta to jednak był powrót do tej dobrej dyspozycji. Właśnie nie, wbrew pozorom ja przez te 3-4 miesiące ja kompletnie nic nie robiłam, jakby jeśli chodzi o sport. Jedyne co to było jakaś jazda na rowerze, ale to typowo rekreacyjnie. Też bez... nie lubiłaś za bardzo jazdy na rowerze. No nie, względu. nie, nie, absolutnie, ale tak dla przyjemności. Rowerek taki miejski i, i to akurat lubię, ale jeśli chodzi o sport Totalnie nic nie robiłam i szczerze, nawet mi tego nie brakowało przez ten okres, jakby tak się rozleniwiłam, tak moje ciało się rozleniwiło, że nawet za tym nie tęskniłam, ale no później już przyszedł ten czas, że musiałam powiedzieć, dobra, święty, ruszamy się, zabieramy się za trening i w momencie, kiedy po raz pierwszy się tak zmęczyłam, początkowo to było właśnie na rowerze stacjonarnym, wiem, w sumie to mi tego brakowało. Uzależnienie od adrenaliny, ale domyślam się, że to co najbardziej jakby sprawia, że tęsknisz, to są te emocje na stadionie, no bo jednak kiedy wychodzi się przez ten tunel, albo kiedy są te decydujące biegi i myślisz sobie, że są ci ludzie jest ten poruszający doping, to to jest chyba najbardziej uzależniające. Bo z jednej strony oczywiście organizm jest przyzwyczajony do tego wysiłku, więc siłą rzeczy ty pewnie całe życie będziesz na pewnych obrotach, dlatego Marcin Gortat mi zawsze to podkreślał. No słuchaj, ja doprowadzałem do swoje ciało do takiej katorki, że ja będę musiał już zawsze ćwiczyć i, i chodzić na siłowni. Ty też przekraczałaś swoje limity. Natomiast no, to, co pewnie gdzieś tam z tyłu głowy jest, to te emocje na stadionie. Zdecydowanie tak, nawet jak był e, rok 2020, gdzie te zawody się później odbywały, ale przy pustych trybunach. No jakby ja nawet nie potrafiłam się tak zmotywować. Ja nawet podczas igrzysk olimpijskich w Tokio nie było tych kibiców, a ja lubię wyjść, właśnie tak jak wspominałeś, przez ten tunel z Kolrumu na stadion. Wtedy, kiedy widzę tych kibiców, pełne trybuny, to jeszcze mnie troszeczkę stresuje, być może, ale to tak. Mega, mega pozytywnie. Mi to dodaje jeszcze takiego większego kopa. Ja lubię się sprawdzać przed pełną publicznością. Ja po prostu lubię te emocje. Jakby ja zawsze powtarzałam, że ja nie jestem typem treningowym, tylko zdecydowanie wolę starty i, i no, całą tą dookoła otoczkę, więc. Yy, Czekam jakby na to wszystko, bo, bo tego mi brakuje. W tym roku jakby nie zaznałam tego zbytnio z powodu właśnie zdrowotnych, więc czekam, kiedy będę mogła znowu założyć strój startowy i wyjść na ten stadion i poczuć to od nowa. To powiedz, kiedy w takim razie będzie okazja, czyli jak to zdrówko twoje, co u Ciebie? zdrowiem już coraz lepiej. Jakby od dwóch tygodni już chyba e, dwa tygodnie, tak biegam, e, póki co tfu. tfu nic mnie nie, nie boli, jakby nic nie czuję, że coś tam gdzieś doskwiera mi, więc fajnie, fajnie znowu wyjść na ścieżki biegowe, pobiegać. I mm, jeśli będzie wszystko dobrze, to chciałabym e, wystartować w sezonie halowym, czyli to są okolice lutego, ale jeśli nie będę czuła się na tyle pewnie nie, no to najprawdopodobniej moje starty dopiero zaczną się z początkiem maja, bo jednak nadrzędnym celem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Chcemy Cię tu poznać, słuchacze chcą Cię poznać, więc czego Ty się nauczyłaś przez te cztery miesiące? Czy Ty poznałaś siebie na nowo? Bo z jednej strony na pewno były takie momenty, że sobie siedziałaś i... Patrzyłaś do góry, patrzyłaś w ścianę. Były te momenty też, te smutniejsze również, ale najpierw zaczniemy o, o tych wesołych, no bo z jednej strony myślisz sobie tak i mówisz do siebie, święty, kurczę, ja nie znałam ciebie od tej strony, czy były takie momenty? O, przede wszystkim stałam właśnie tak, jak wspominałaś wcześniej przy garach, gdzie ja po prostu nienawidzę gotować, totalnie nie umiem, e, więc teraz jakby przez ten czas się gdzieś tam sprawdzałam, ale... Nawet to było fajne, tak, nawet to było coś innego. Wiem, że dla wielu ludzi to jest, o Boże, codziennie trzeba jakby gotować, a dla mnie to była taka nowość, bo jakby ja nigdy nie mam czasu, mam swój catering, więc zazwyczaj jak coś już robiłam mężowi, to tak byleby coś zrobić na szybko, byleby coś zjadł, a tutaj się gdzieś sprawdzałam, wychodziłam sobie na ogród, mogłam sobie podziubać coś przy roślinach w swoim ogrodzie, więc to były takie przyziemne sprawy, jakby nawet to, że mogłam sobie posprzątać wreszcie w swojej garderobie, zrobić porządki jakby w ubraniach, gdzie ja totalnie na to wcześniej nie miałam czasu, a teraz po prostu sobie to robiłam dla własnej przyjemności i, i to też było ok. Czyli taka domatorka trochę wyszła. Trochę tak, to zdecydowanie. A zrobiłaś coś nowego? Nie wiem, postanowiłaś się nauczyć portugalskiego albo ułożyć 100 tysięcy różnych puzli? Czy, czy było coś takiego, gdzie pomyślałaś sobie, czemu ja to robię, albo dlaczego? Bo po prostu ten czas nagle się pojawił, bo często tego czasu nie ma, a nawet jeżeli on jest, no to te treningi sprawiają, że po prostu organizm musi się wyciszyć. A, a I się, się nie chce. A kiedy. Mm, ale wiesz, też mogło się nie chcieć przez to, że nic nie trzeba. Mhm, jakby nie było takiego czegoś, bo ja jakby dużo ludzi właśnie myśli, że miałam teraz te 3-4 miesiące wolnego i że siedziałam i nic nie robiłam, a ja miałam tyle zajęć, jakby, że ja nawet się przez ten czas nie zdążyłam wynudzić totalnie. Eee, raczej starałam się wykorzystać ten czas właśnie na jakieś zwiedzanie, na, na podróże, więc nie miałam czegoś takiego. Nawet się przymierzałam do układania puzli, które zaczęłam w zeszłym roku i, i leżą. Jeszcze połowa mi została i mówię, dobra, zrobię to, ale kompletnie nie miałam na to czasu. Po prostu mi ten czas tak szybko minął, że zleciało raz, dwa, więc, ale, ale to ok. Dobrze, że nie siedziałam i właśnie tak jak wspominasz, patrzyłam się w sufit i co by tu dzisiaj zrobić ze swoim życiem. Raczej ten czas raz, dwa, trzy mi minął i, i fajnie, bo jakby nie musiałam się zbyt dużo Zastanawiać nad tym, co się teraz dzieje w moim życiu. Tutaj ukłon do Agnieszki Kowoz-Zawojskiej, mojej koleżanki, z którą napisaliśmy książkę, będzie premiera w przyszłym roku i też będę chciał trochę pociągnąć ten temat. No bo trzeba oddać, że w czasie, czas na Igrzyska, bo tak się nazywa program Agnieszki, powiedziałaś o tych trudnych momentach i m, mając okazję poznając sportowców od tej strony, myślę, że taki pierwszy element, który m, patrząc na Twoją karierę i na to, co mówiłaś, pokazuje, że m, sport. Bywa anormalne. To znaczy, ym, przechodzicie na naprawdę dziwne obroty. To znaczy, organizm musi przekraczać swoje granice. Oczekiwania kibiców są ogromne, a szczególnie, kiedy należy się do ekipy aniołków Matusińskiego i przywozi się imprezy chyba od 2015 do 2022, przywoziłaś z każdej jakiejś dużej, czy to były halowe, czy na otwartym stadionie, yy, medale i przyzwyczajasz do tych sukcesów. Z drugiej strony, wy. Yy, Macie jakąś skorupę, która może pęknąć, a, a ludzie o tym nie myślą. Patrzą na Was jak na superbohaterów. U Ciebie w pewnym momencie potrzeba było zrzucić tę skórę. Tak, no wszyscy myślą, że jesteśmy maszynami nie, nie do zajechania, a tak kompletnie nie jest. Jakby tak jak wspominam, ja już jestem 19 lat na bardzo wysokich obrotach i, i ja i tak mam dużo szczęścia, za co jestem wdzięczna, bo jakby przez tą całą swoją karierę sportową ja. Nie miałam jakichś większych kontuzji, a y, byłam na każdej imprezie, więc to było też fajne. Ale wreszcie przyszedł taki moment, kiedy mój organizm się zbuntował i powiedział: Stop, musisz odpocząć. I. I jakby to, że po raz kolejny gdzieś mi się odnowiła ta kontuzja, z którą borykałam się też w zeszłym roku, to, to jedno, ale ja już po prostu byłam wyczerpana psychicznie, mentalnie. Mnie już to totalnie nie sprawiało radości, gdzie zawsze z uśmiechem na twarzy wychodziłam na trening i. Czekałam, fajne to było, żeby się zmęczyć na tym treningu, porozmawiać z ludźmi i, i tak dalej. A teraz po prostu wychodziłam na trening, bo, bo musiałam, bo wiedziałam, że muszę to zrobić. Jakby totalnie nie sprawiło mi to żadnej satysfakcji i radości. Więc perspektywę czasu, oczywiście na początku był mi mega żal, że jakby odpuszczam sezon. To też nie była wbrew pozorom dla mnie łatwa decyzja, bo. Ja zawsze nawet jak było tak mega, mega źle, to ja i tak walczyłam do samego końca, a w tym roku już po prostu nie miałam na to siły. I z perspektywy czasu patrzę na to tak, że może to i dobrze, że odpoczęłam i naprawdę znowu, na nowo mi się chce. Chce mi się biegać. W momencie, kiedy weszłam na swój pierwszy trening biegowy, sprawiło mi to ogromną frajdę, więc wierzę w to bardzo mocno, że ten okres taki przejściowy wyjdzie na plus i, i będę po prostu. Znowu robiła to, co zawsze sprawiało mi radość, z uśmiechem na twarzy. Tak, ale w momencie, kiedy zaczyna się ten okres przejściowy, ty tego nie wiesz, że tobie się zacznie chcieć. I też y, taka percepcja na pewno była. Ja nie mówię, że z mojej strony, ale tak y, spoglądając z boku, kiedy kibice sobie myślał, o kurczę, Gosia Hołupkowalik, no to już jej się nie chce, bo chce założyć rodzinę, więc koniec kariery. Ty też pewnie wydziwiasz, bo się nie chce biegać. Sztafeta się zmienia i, i bardziej chodzi o to, że ta taka percepcja jest, że nasycenie. Ono rozleniwie, a to trzeba wytłumaczyć, że to kompletnie tak nie jest, bo to jest wciąż jakby Twoja praca i każdemu się może nie chcieć czasami wstać do pracy. Tak samo e, Ty, jako zawodniczka, możesz mieć takie momenty. Natomiast to też pewnie było ciężkie, bo jednak, będąc osobą publiczną e, i mając za sobą fanów, e, trudno jest nie odrzucić tych emocji, tych bodźców, które docierają w komentarzach czy, czy w tych opiniach, prawda? E, tak, no jakby. Ja nigdy nie czytałam w ogóle komentarzy, zbytnio nie przykuwałam do tego uwagi, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim można dogodzić, że zawsze będą jakieś negatywne e, opinie, e, ale w tym momencie, kiedy znalazłam się w swoim życiu na zakręcie, jakby te opinie ludzi bardzo mnie gdzieś dotykały, że, że właśnie tak jak wspominaj, że mi się już nie chce, że już po prostu tylko e, jakby kręcę się z imprezy na imprezę gdzieś, żeby się tylko pokazać, że już nie trenuję, a dla mnie to było mega przykre, bo ja poświęciłam swój czas prywatny, jakby, no to jest moje życie, jakby ja taką drogę wybrałam i przykro mi było czytać te komentarze. W momencie kiedy byłam tyle lat, jakby na topie, zawsze gdzieś przewoziłam medale, to wszystko było ok, jakby jesteś fajna, wspaniała i tak dalej, a w momencie kiedy gdzieś mi się przydarzyły te kontuzje i tak dalej. To już byłam najgorsza, bo, bo nie przywożę medali, bo już tylko udaję. Jakby Ja nie rozumiem tej mentalności w ogóle kibiców. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, ale o tym, że jakby to dużo osób teraz wspominało, czy Sofia Inu, czy Ada Słuek, że jeśli jest OK, wszyscy są za tobą. Jeśli powinien ci się noga, to jesteśmy my najgorsi, a my tak naprawdę robimy wszystko, żeby znaleźć się na tym szczycie, ale nie zawsze się udaje. Dlatego my w tej rozmowie będziemy patrzeć na Ciebie przede wszystkim jak na człowieka, i myślę, że ten człowiek jest, jest ważny, który może mieć emocje, który może e, zapewniać i dostarczać przede wszystkim uśmiech. No bo ja wiem, że sukces najfajniej się sprzedaje i każdy lubi się pod tym podpisać. I to jest oczywiste. E, dwie rzeczy, takie wspomnienia mi przychodzą e, teraz do głowy. Pamiętam, jak jest rajd Barburka i Kajetan Kajetanowicz któryś raz to wygrał, ja mówię mu: O, no znowu wygrałeś, i tam zaczepiam, że super. Mówi, ale ja cały czas tylko myślę sobie o tym, że ja za chwilę mogę zaczepić. Tym tęsknić, że przyjdzie taki moment i chce się tym nasycić. Bartek Zmarzy, który zostaje czwarty raz mistrzem świata w jeździe na żóżlu, mówi: To jest jak narkotyk, to jest uzależniające. Ja chcę więcej. I e, u ciebie spodobało mi się takie stwierdzenie, e, że no bo jeżeli jesteś mistrzem olimpijskim, to mistrzostwo olimpijskiego się nie broni. Ty mistrzem olimpijską będziesz i basta. Do końca e, twoich dni i będziesz wisieć e, tym złotym portretem, chociażby w Polskim Komitecie Olimpijskim. Natomiast e, ty chciałaś poprawić i chcesz ciągle te biegi indywidualne indywidualne, czyli wyznaczyłaś sobie nowe granice i, i to cię napędza? No zdecydowanie, tak jakbym nie miała celu, no to nie wiem, czy bym trenowała. Yy, ja na początku też myślałam, że jeśli zdobędę medal z igrzysk, to jakby, że już zakończę, bo jakby więcej się nie Sportowa da osiągnąć. emerytura. <laughs> Dokładnie. I jakby. do racji Boża, tak? Tak, tak. Ale ten medal, te w zasadzie dwa medale na igrzyskach jeszcze jakby dodały mi takiego kopa i bardziej podchodziłam też na zasadzie, że jakby nic nie muszę, a mogę dalej chcieć, i to też było fajne. Wyznaczyłam sobie nowe cele. Wiem, jakby na co mnie stać, że to, co pokazałam, to jeszcze nie jest wszystko, co, co mogłam i, i dążę do tego. I jakby sprawia mi to ciągle frajdę, pomimo y, jakby teraz potknięć, ale ja w dalszym ciągu chcę przesuwać gdzieś tą granicę. Chcę za jakiś czas powiedzieć sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Jeśli się uda, ok, jeśli nie, no trudno, próbowałam. No, chodzi o to, żeby nie mieć do siebie pretensji. Dokładnie. I, i, i tutaj to bije ten przekaz y, o ciebie a wypłakałaś się już, czy jeszcze nie?

Ty, tak jak widzisz, znowu jest ten uśmiech na twarzy, jest wszystko okej. Okay. Jakby ostatnie miesiące no, nie były dla mnie łatwe. Było wiele jakby łez. E, no i było, kiedy byłam sama po prostu. Jakby ja się też gdzieś sama zaczęłam nakręcać i, i tak dalej. I dlatego też właśnie uciekałam gdzieś w jakąś pracę, żeby ciągle mieć czymś głową zajętą, żeby za dużo po prostu nie myśleć. Ale głównie bałaś się, że nie wróci forma, nie wróci bycie na świeczniku, czy nie wróci zdrowia, może wszystko w jednym. Jakby nawet nie chodzi o to, żebym była ciągle gdzieś na świeczniku, bo ja chcę po chodzi prostu... Chodzi mi o te sportowe areny uh -huh. przede wszystkim, czyli podium najważniejszych imprez, tak, tak to sobie hmm. wyobrażam. Ja gdzieś się bałam tego, że e, jakby zdrowie mi już nie pozwoli e, trenować dalej jakby, że to jest. Ja dawałam sobie jeszcze parę lat, jakby biegania, i ja nie byłam gotowa w tym momencie, żeby zakończyć swoją karierę sportową, i jakby bałam się tego odnalezienia w takim nowym życiu, normalnym życiu. To mnie też mega, mega przerażało, więc jakby tych spraw się nałożyło wiele. Ale też postanowiłam sobie po wielu rozmowach, gdzieś tam z panią psycholog czy, czy gdzieś z mężem, dać sobie po prostu czas. I jeśli mi się zachce, ok, wrócę do tego, zacznę trenować. No jeśli nie, najwidoczniej to jest moment, yy, że jakby los wybrał za mnie, że czas odwiesić kolce i zająć się czymś innym. Generalnie, kiedy kumulują się emocje, no to można się nakręcić. Mhm. W pewien sposób. Tak. Natomiast m, ja mam takie porównanie, że kiedy bolicie ząb, to idziesz do lekarza, do dentysty najczęściej. Jeżeli bolicie życie, to często jest tak, że trzeba poradzić sobie samemu. Ty odważyłaś się na ten krok, gdzie decydujesz się właściwie na m, taką kompleksową, można powiedzieć, współpracę, no bo pojawił się lekarz, psychiatra i psycholog sportowy. Mhm. To często idzie w parze, choć nie każdy o tym wie. Natomiast, żeby wyjść z tych problemów, bardzo często ta pomoc jest potrzebna. M, mąż, rzeczywiście Cię też. Jakby trochę do tego nakłonił, czy to była taka indywidualna decyzja? A może nie wiem, skorzystałaś sobie i zrobiłaś test beka i wyszło na to, że jest po prostu w tym momencie stan depresyjny. Mhm. Jak, jak etymologia tego wydarzenia wyglądała? No u mnie to było też. I jeszcze totalnie inna, jakby sytuacja. Ja zawsze gdzieś byłam z dala od takiej pomocy, jakby zawsze sobie sama z tym radziłam, a wiem, że to też z perspektywy czasu nie było dobre, bo ja po prostu wszystko we mnie jakby siedziało i ja wybuchałam w pewnym momencie, i później jakby miałam. Tyle jakby, nie wiem, problemów i tak dalej, że nie potrafiłam sobie z tym poradzić sama. Jakby w tym momencie też czułam, że nie jestem sobą, że coś się dzieje ze mną nie tak, ale też nie potrafiłam poprosić o, o pomoc. Jakby poszłam raz na zgrupowaniu, na spotkanie właśnie z moją obecną panią psycholog, ale na tym się gdzieś też zakończyło. Później jakby właśnie przyszła ta kontuzja i tak dalej. Ja zamknęłam się w domu, zamknęłam się w sobie i... Myślałam też na początku, że sobie sama z tym poradzę, że po prostu potrzebuję czasu. Więc fajnie, że jakby też pewnie za namową troszeczkę mojego trenera ta pani psycholog sama jakby poprosiła o spotkanie, gdzie ona też mówi, że ona w życiu czegoś takiego nie robi, bo to musi wyjść inicjatywa jakby od pacjenta. U mnie tak nie było. Ale postanowiłam spróbować. Spotkałam się z nią raz, no i postanowiłam właśnie jakby podjąć leczenie. Regularnie się gdzieś z nią zdzwaniałam, spotykałam i uważam, że miałam to szczęście właśnie, że na nią akurat trafiłam, bo uważam, że ona mi bardzo bardzo pomogła w tym momencie. To czego się dowiedziałaś i opowiedz jaki był moment taki tego pierwszego kryzysu albo takiego dużego poważnego pomyślałaś sobie. Coś jest nie halo, bo ty jako taka uśmiechnięta zawsze w tej sztafecie, i, i też, y, która też studziła emocje, uspokajała inne zawodniczki, mm -hmm. no chociażby Iga Baumgard-Witan, zawsze taka zestresowana, i, i, i ty musiałaś ją gdzieś tam y, y, położyć rękę na ramieniu i, i uspokoić się przed startem. Zatem ten moment, w którym trochę się przeraziłaś, przestraszyłaś, to co, czym to się objawiło? Masz coś tak z tyłu głowy? Mm, no jakby tym na pewno, że te treningi nie sprawiały mi frajdy. Tak jak wspominałam, że wychodziłam z takiego musu. Jakby dużo w ogóle rzeczy kompletnie zamiast gdzieś mnie cieszyć, to mnie tylko i wyłącznie przytłaczały. Jakby ja nie czułam takiego czegoś, że nie wiem nawet rzeczy, które mi wcześniej sprawiały frajdę, teraz totalnie nie. Więc wieczorami potrafiłam wylać wiele łez w poduszkę, więc to było takie dziwne, bo ja się tak normalnie raczej nie, nie zachowuję. I w momencie też kiedy jakby rozmawiałam o swoich problemach właśnie, chociażby z panią psycholog podczas pierwszej wizyty, ja po prostu ciągle płakałam i ja nie potrafiłam wydusić z siebie żadnego słowa, więc to totalnie nie w moim jakby stylu I, i fajnie, że ona mi właśnie w tym momencie uświadomiła, że mam taki i taki problem, że gdzieś jakby to jest początek tej depresji i tak dalej i fajnie, że pomaga mi z tym walczyć i i widzę jakby duży postęp, bo no, widzę jak już się zachowuje teraz, a nie chociażby dwa miesiące temu. Takie świadectwa są ważne też dlatego, żeby w pewnym sensie trochę wyrzucić pewne rzeczy z siebie, z drugiej strony edukować, bo na pewno z tyłu głowy masz to, że są młode zawodniczki, kilkunastoletnie, albo te, które już powoli wdrepują się na szczyt i mogą mierzyć się z pewnymi. Wyzwaniami, trudnościami, dlatego takie świadectwa są ważne. Natomiast oczywiście nie ma leków na odwagę, są leki przeciwlękowe, i domyślam się, że e, opowiadasz trochę o tym takim lęku, i, i domyślam się, że farmakologia pomaga i pomogła, e, bo ale to też jest proces. No, zdecydowanie tak. To nie było tak od razu, że zaczęłam przyjmować jakieś leki, i było wszystko super ładnie. E, ja potrzebowałam na to czasu, ale widzę, że, że efekt jest zamierzany e, jakby, i teraz gdzieś staram się też. Przestrzec właśnie przed taką sytuacją, bo z perspektywy czasu myślę sobie w ten sposób, że gdybym wcześniej podjęła się takiej współpracy z psychologiem, to być może nie znalazłabym się w miejscu, w którym się znalazłam parę miesięcy temu, że jakby potrafiłabym zapobiec temu, co, co się stało. I uważam, że to nie jest żaden wstyd, bo niektórzy jeszcze do. Tego w ten sposób podchodzą, że nawet jakby tak jak ja zawsze myślałam, że nie potrzebuję, po co, po co mi takie rozmowy, wszystko jest pięknie ładnie, ja sobie sama potrafię poradzić, a jak widać nie, więc lepiej jakby uważam zapobiegać niż później leczyć. Niektórzy mówią, że ja nawijam do siebie, jestem swoim psychologiem, to tak nie jest i jesteś tego przykładem. Ale oczywiście, jeszcze powoli kończąc ten temat, ale ciekawią mnie też, jakby pewne elementy składowe. To oczywiście, przy odstawieniu leków, no to decyduje lekarz. Znaczy, można też samemu pomyśleć sobie, dobra, ja nie potrzebuję. Czy ty podjęłaś już jakąś decyzję, czy na razie, jakby też to ci pomaga być w pionie? Bo wiadomo, że mówimy o tym procesie, jak to wygląda teraz. Nie, no, jakby tak z dnia na dzień też nie mogę wszystkiego rzucić, bo. Nie wiem, jakby, jakie by były skutki uboczne, tak naprawdę. W dalszym ciągu przyjmuję e, leki, e, więc jestem w, w stałym kontakcie też e, z panią doktor i zobaczymy, co, co ona teraz powie. Póki co dalej, dalej jakby się leczę i, i jest ok, więc zobaczymy, co już w najbliższym czasie ona powie, co, jaki jest plan działania na później. Świadomy pacjent to tacy są najlepsi, natomiast koniec końców teraz będą. Się pojawiać inne pytania. Justyna, igrzyska, czy będzie medal? I, i, i to będziesz słyszeć, to zresztą wiesz, bo już jesteś przyzwyczajona i jesteś doświadczonym lisem, że tych pytań będą setki. Gotowa? One już się pojawiają tak naprawdę jestem na to gotowa. Jakby ja też nie jestem raczej typem zawodniczki, która powie Tobie, że na pewno będzie ten medal, bo jakby wiem, że to musi wszystko zagrać. Wszystkie musimy być całym teamem przede wszystkim zdrowe. Yy, wiem, że chęci z mojej strony, jak i dziewczyn są, że chcą zawalczyć o te igrzyska i. Chcemy zawalczyć o te medale, bo jakby ta sztafeta wierzy w to, że się odbuduje w, w przyszłym roku już w zasadzie i że będziemy znowu mogły walczyć o najwyższe cele. Chociaż, tak jak widać, ta sztafeta ma potencjał, bo pomimo tego, że nas gdzieś zabrakło podczas Mistrzostwa Świata sztafet, dziewczyny sobie rewelacyjnie poradziły i, i jakby to jest fajne, bo. Dziewczyny, chociażby Marika, która jest jakby no świeżakiem, można powiedzieć, na to 400 metrów, pokazała, że ma pazura, że się nie boi, że potrafi walczyć, więc jakby są te dziewczyny dochodzące, a stara ekipa też na pewno będzie się zbroiła i wierzę w to, że przy dobrych dyspozycjach możemy powalczyć o ten medal. Ja Ci oczywiście tego życzę, natomiast też można powiedzieć, że byłaś i może będziesz takim trochę kapitanem tej sztafety, na pewno. Y Prawie chyba wszystko, co dobre, zaczęło się od ciebie. Natomiast też no, musimy powiedzieć też słówko o Natalii Kaczmarek, no bo ona wyłania się w taki sposób, że ten rekord Ireny Szabińskiej, a więc rekord Polski 49, 28 na 400 metrów, jest zagrożony. Jej dwie dziesiąte brakują do tego, żeby, żeby tutaj dokonać tej historycznej chwili, tego historycznego wydarzenia. Myślisz, że ona jest w stanie to zrobić? Myślę, że tak, jak najbardziej. Jeśli wszystko złoży się w kupę w danym momencie, będzie miała dobry bieg, dobrą dyspozycję dnia, dobre warunki atmosferyczne, bo to też trzeba powiedzieć, że, że one muszą sprzyjać, to jak najbardziej Natalia jest w stanie poprawić ten rekord polski i uważam, że jest w stanie pobiec jeszcze dużo szybciej. I łatwiej się. Tobie wraca z myślą o tym, że jest taki potencjał chociażby u niej, u Aniki Łubasińskiej, u dziewczyn, które są w formie, no bo też koniec końców wiadomo, że sztafeta to taktyka, tak? Jedna musi wyprowadzić, druga musi dobiec do mety. Wiadomo, że jakby też no nie każda z energią, z ekspresją i z czasem po prostu dokona tam jakichś życiówek, natomiast tutaj jest to, żeby to poukładać w taki sposób, żeby znaleźć się najlepiej w trójce. Natomiast Natomiast łatwiej Ci rzeczywiście myśli się o tym, jejku, ja naprawdę chcę być w tej drużynie, bo tam tkwi taki duży potencjał. Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Kiedyś jakby. Było dużo łatwiej zakwalifikować się do tej sztafety na imprezę, na imprezy docelowe, bo jakby nie było aż tylu dziewczyn na wysokim poziomie, a teraz ten poziom w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i ja się śmieję, że Mistrzostwa Polski, gdzie mamy tak naprawdę ostatni moment, żeby się gdzieś pokazać, udowodnić swoją formę, to już są jak takie. Mini igrzyska dla nas, bo tam trzeba być w pierwszej trójce i wtedy mamy zapewnione miejsce w sztafecie. A co jakby pozostałe dziewczyny, no to już różnie bywa. Więc dla mnie to jest fajne, że, że jest paczka. Mam kogo gonić i mnie to jak najbardziej motywuje na ten moment. A myślisz sobie, ja ci tego życzę, że jest jeszcze opcja, żeby zejść poniżej 50 sekund. <grym> wiem, że w pewnym momencie byłam na to na pewno gotowa, ale czy się uda, jakby no musi, musi być to zdrowie, bo ja jestem gotowa, żeby po raz kolejny ten rok zasuwać ciężko na, na treningach i wiem, że jakby to nie jest coś nierealnego, ale czy się uda, no nie wiem, zobaczymy, bardzo bym chciała. Paryż, stolica miłości, krosanty, wieża Eiffla, no domyślam się, że ty pewnych rzeczy nie napiszesz jakby stuprocentowo sama, tak? A szczególnie trzeba to zrobić zespołowo. No ale taka romantyczna historia gdzieś z tyłu głowy. Dobre miejsce? Bardzo dobre miejsce. Ja w ogóle kiedyś moim marzeniem było, żeby pojechać do Paryża, ale zawsze się coś działo. Kurczę, jak nie jedna kontuzja, druga, później musiałam zrezygnować z zawodów i nigdy nawet na Sylwestras miałam lecieć, to tam były jakieś te zamieszki, więc nigdy nie było mi dane się tam pojawić. Jakby rok temu się udało, ale fajnie by było zapisać też tam taką swoją sportową historię. Kiedy miałaś ten moment przejściowy, czyli też wychodzenie ze swoich problemów zdrowotnych, psychicznych, ale też były Mistrzostwa świata, wiadomo, ten post, trudny o tym, żeby e, powiedzieć: no niestety zdrowie mówi halo, halo, stop, ale e, jak się oglądało z perspektywy kanapy? Biegi koleżanek, najważniejszych imprez. Wiem, że mąż chyba więcej oglądał w ogóle sportu, tak gdzieś przynajmniej takie mam informacje. No, mój mąż to wszystko ogląda ciągle, on to jest w ogóle fanem chyba wszystkich dyscyplin. I Ale ty więc... też spoglądałaś gdzieś i, i, i no nie brałaś popcornu i, i wiem, popijałaś dietetyczną kolą, tylko z jednej strony czy kibicowałaś, czy trochę myślałaś sobie, chciałbym tam być mimo wszystko. Jakby to uczucie, że chciałabym tam być, już mi minęło, jakby ja już miałam też ten czas, żeby się przygotować na te mistrzostwa i też przyznam się szczerze, że nie oglądałam tych mistrzostw od A do Z. Ja byłam też wtedy na swoim jakby urlopie prywatnym, była też zmiana. Też oczywiście no, był. oczywiście, że tak, no, opala się zamiast biegać dla reprezentacji, jakby tak, tak było, więc starałam się też gdzieś od tego odciąć. Jakby tutaj na pewno oglądałam biegi Natalii też, co prawda z odtworzenia, bo zmiana czasowa gdzieś mi tam na to nie, nie pozwoliła, ale jakby ja w tym roku też się totalnie odcięłam od tego sportu. I może niektórzy za to mnie też skrytykują, ale ja po prostu tego pod, y, potrzebowałam. Jakby bardziej śledziłam suche wyniki niż oglądałam na żywo. No ale żeby potem były wyniki, musi być ten głód. I ty jesteś głodna, bo tak przynajmniej z tej rozmowy tak to można y, odczuć. Natomiast y, wiadomo, no mamy teraz kilka miesięcy, tak naprawdę, mhm. bo to już nie jest rok. To już. No nie, nie. Słuchaj, nie. zaraz jeszcze Twoją rodzinę, tak? Chyba 3 grudnia, tak za chwilę, więc to będzie pewnie ostatni moment, żeby świętować, a potem właśnie sezon halowy już będzie pełną gębą. Natomiast wytłumacz mi proszę ty, bo bieganie wydaje mi się razem z pływaniem najnudniejszym sportem, żeby wytrzymać, Dużo ludzi tak żeby mówi. to wytrzymać. Chociaż ty jeszcze możesz sobie słuchawki gdzieś tam wsadzić, nie wiem, jakiegoś audiobooka puścić czy, czy muzykę, ale jak ty wytrzymujesz, teraz wytrzymywałaś wcześniej, to, że ten reżim treningowy naprawdę mi się wydaje bardzo uciążliwy. Jakby ja już się chyba do tego przyzwyczaiłam, i dla mnie to jest coś po prostu takiego normalnego. Na początku może, bo w sobotę zazwyczaj mamy najgorszy trening w ciągu tygodnia, więc ja po wykonaniu tego treningu po prostu nie miałam siły na nic i mówię, ale chciałabym być teraz na miejscu moich rówieśników i pójść sobie na imprezę i jakby się tak odmurzyć, wybawić. A ja czegoś takiego nie miałam, bo jakby nie miałam już po prostu na to siły. Dla mnie zawsze był ten trening, trening, trening. Ale też jakby w młodych latach też nie byłam taką zawodniczką profesjonalną i jakby o tym wszyscy wiedzą, więc jakby dozowałam sobie przyjemności, starałam się też żyć jak normalni rówieśnicy. A teraz już po prostu wiem po co trenuję, wiem jakie mam cele i jakby imprezowanie, świętowanie nie idzie w połączeniu z treningów, nawet teraz urodziny spędzę na zgrupowaniu, co też mi się do końca nie podoba, ale, ale tak musi być. To, że twoje nazwisko przekręcają, to wiemy, bo erotik tym obiaź nawet. Tak. A były momenty, że ktoś powiedział: "A to ta od Aniałków Charlie'ego. Nie, nie, takie to, dość... to było dobre, prawda? <laughs> Tego czegoś, czegoś takiego nie było. Ale być może kiedyś jeszcze się coś takiego pojawi. Bo porównanie jest oczywiste. A wytłumaczmy tylko słuchaczom, bo może nie każdy wie, dlaczego aniołki? Czemu aniołki? Jeszcze te święty, to już w ogóle święty, aniołek, a gdzie tutaj jakiś diabeł, gdzieś no właśnie... jakieś rogi? O, to jest dobre pytanie. Dlaczego aniołki, a nie diabełki? Bo myślę, że tutaj to określenie bardziej by do nas pasowało. Więc ja tutaj się śmieję, że te aniołki są po prostu zaprzecie... zaprzeczeniem tego, jakie jesteśmy. Bo my raczej wyglądamy może bardziej na aniołki, ale w głębi duszy totalnie nimi nie jesteśmy. Bo uprawiasz właściwie sport indywidualny, natomiast ta drużyna tak naprawdę powstaje. Oczywiście, trenujecie pewnego rodzaju zmiany, przekazywanie pałeczki. I, i tak naprawdę, kiedy są te najważniejsze imprezy, no to ta sztafeta też jest medalodajna. Jest to szansa, żeby. Zapisać się w historii. Natomiast to też nie jest tak, że spędzacie ze sobą 24 godziny na dobę. To trochę też ułatwia, że też. Dużo tych jest treningów indywidualnych, czy, czy niekoniecznie? Jakby my generalnie trenujemy większość czasu indywidualnie, bo jakby im szybsze będziemy na bieżni indywidualnie, tym później będzie lepszy wynik w sztafecie. Jakby my jedynie trenujemy przekazywanie pałeczki zmiany przed imprezą docelową na takim ostatnim obozie. I to jest moment, w którym gdzieś tam trenujemy razem i tak dalej. W sensie jakby no, trenujemy przez cały rok razem, oczywiście nie z wszystkimi. Jakby ja tutaj najczęściej i trenuję z Gosią Hołupkowalik, która teraz właśnie wreszcie wraca, bo zostawiła mnie na cały rok i musiałam sobie radzić, e, radzić sama. Ale odwiedzała się. Tak, tak, jesteśmy w stałym kontakcie. Więc ja jakby, oczywiście my nie żyjemy z sobą, ze sobą wszystkie, nie jesteśmy przyjaciółkami i tak dalej, ale jakby tolerujemy siebie, spędzamy razem też mimo wszystko czas. No z Gosią akurat to jest tak, że ja przebywałam z nią 24 na dobę, bo ja z nią i trenowałam i mieszkałam na obozach, ale, ale to jest też jakby fajne. Nawet śmiało się przed, bo brałyśmy mm, ślub w tym samym roku i śmiała się, się że może to my powinnyśmy zatańczyć pierwszy taniec razem, bo prędzej byśmy się go nauczyły niż z własnymi A piosenka mężami. A piosenkę byście miały wybraną czy, czy niekoniecznie? Albo jest jakaś taka przewodnia, która cię z towarzy, jakoś tam kojarzy? No jest sporo takich piosenek, ale może tutaj nie będę o nich mówiła. Okej, okay. albo może tam padają niecenzuralne słowa. Zdarzają Wie, czyli się. Czyli co, rapsy to trochę też twoje klimaty? E, jakby my raczej wszystkiego słuchamy z Małgorzatą, co zależy od dnia, jakby od nastroju, ale no jest tam naprawdę przekrój muzyki spory. Justyna, finiszujemy do mety, ale e, czy wy smarujecie sobie dłonie jakoś, żeby ta pałeczka się trzymała? No bo największe emocje są spadnie czy nie spadnie. Nie, absolutnie nie. Zazwyczaj e, osoba na pierwszej zmianie, jeśli jest, jest pogoda taka no, średnia, trochę kropi, to pierwsza osoba ma za zadanie właśnie jak najbardziej wytrzeć tą pałeczkę w suchy jakiś gdzieś tam jeszcze materiał, żeby ona właśnie nie była śliska, żeby się nie wyślizgiwała. No raczej... Raczej nam się nie zdarzają takie e, ekscesy, gdzieś zgubienia połeczki I jakby tu są też dużo mniejsze prędkości, to raczej ktoś by nas musiał od tyłu gdzieś szturchnąć, popchnąć. No wtedy jest szansa upuszczenia, ale jakby zawsze staram się trzymać mocno i dowieść ją do mety. Zapewne cztery razy sto to są mhm. większe emocje przy przekazaniu. Natomiast koniec końców, czy wy w jakiś sposób... Czasami myślicie o tym, albo stresujecie się a propos tej pałeczki? No bo no, bywały w historii, że, że nawet na ostatnich metrach, na ostatnich zmianach, no, wydarzały się różnego rodzaju um, trudne sytuacje. Czy to po prostu jest mechanika i, i po prostu już... biegniesz? To już raczej działa na zasadzie właśnie mechaniki. Odbierasz, biegniesz do mety i przekazujesz następnej osobie. Jakby raczej, no nie wiem jak dziewczyna, ale nie wydaje mi się, żeby myślały ciągle o tej pałeczce. Raczej każda stara się w tym momencie przeżyć po prostu i, i dobiec do, do końca. Dziewięć medali dała lekkoatletyka na igrzyskach w Tokio. Ostatnie mistrzostwa świata, mnie. Zaniepokoiły w Budapeszcie, bo tylko dwa medale. Mhm. No Wojtek Nowicki e, robi swoje od, od dawna, natomiast mhm. dużo, dużo kontuzji, dużo nieobecności, przerwy na macierzyństwo. Ja wiem, że to też często po znakomitych igrzyskach jeszcze przesuniętych o rok to mhm. się zdarza, bo, mhm. bo każdy ma e, też e, przy momencie spełnienia chęć realizacji pewnych e, tematów prywatnych. To jest całkowita jasność. Z drugiej strony, no, królowa sportu e, i, i też myśli o Paryżu, kiedy ja spoglądam, na stolicę Węgier i na te dwa medale. Myślę sobie dobrze, że wracasz. Jakby ja wierzę w to bardzo mocno, że ten rok dla wielu z nas był po prostu takim okresem przejściowym na podreperowanie właśnie zdrowia, żeby w przyszłym roku zawalczyć znowu o te medale Igrzysko olimpijskich, bo to są najcenniejsze jakby, więc ja wierzę w to, że będzie lepiej niż w Budapeszcie i życzyłabym sobie tego, żeby było tak jak w Tokio, choć nie ukrywam, że będzie piekielnie trudno. Dziękując Ci za to spotkanie, chciałbym się zapytać, bo rozmawiamy z Tobą jako czynną zawodniczką. Natomiast no, miałaś ten czas, żeby zastanowić się, co potem. Czy Ty nie, wymyśliłaś nie. siebie? Czy widzisz, nie wiem, siebie w roli jakiś bizneswoman, dyrektor marketingu, albo nie wiem, po prostu będziesz chciała polecieć na bali i parzyć kawę? Czy, czy jest jakiś taki plan, fantazja dotycząca przyszłości, oczywiście chcąc cały czas, żebyś jeszcze biegała jak najdłużej, natomiast siłą rzeczy kiedyś te kolce będzie trzeba zawiesić. Czy jednak wciąż przy swojej dyscyplinie będziesz chciała pozostać? Szczerze, nie mam pojęcia. To jest dla mnie w ogóle najgorsze pytanie, jakie mogłeś teraz yy, zadać. Pojawia się ono bardzo często, jakby. I jakieś tam swoje małe połysły mam, co bym mogła zrobić po zakończeniu kariery, ale jakby to się ciągle u mnie zmienia. Nie mam takiego planu w stu że będę robiła to i okej, okay, więc staram się na razie jakby nie zamykać na nic, zostawiać sobie gdzieś furtkę otwartą. I mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę pobiegam i coś przez ten czas się już tak wyklaruje na dobre. Mm. Pociągnę jeszcze ten wątek, bo też nie pamiętam, kto to powiedział. Natomiast, y, nawet jeżeli jest się multimilionerem, to często na przykład dziwi to, że ktoś chodzi do pracy, ma jakąś codzienność. Y, I też y, ktoś powiedział, że to chodzi głównie o to, żeby pokazać, nie wiem, swojemu dziecku, swojej rodzinie, dawać dobry przykład, że y, no, dobrze jest pracować. Tak? Jest to jakiś, nie wiem, jakiś rytm dnia, powtarzalność, i, i też y, y, to umoralnia. I, no i generalnie z natury jest dobre. Natomiast, oczywiście, będąc sportowcem spełnionym, mając gdzieś tam też pewnego rodzaju zabezpieczenie, nie zawsze wymaga na siłę tej codzienności. Z drugiej strony, no, nie wyobrażam sobie ciebie, że ty potrafiłabyś nic nie robić. Nie, nie ma opcji. Ale też nie musi to być bieganie, bo oczywiście są <grym> na przykład różnego rodzaju eventy, na przykład dla dzieci, gdzie można zrobić wiele dobrego, i pewnie to już robisz, i pewnie to będzie jakaś kontynuacja, ale, ale później. Chciałabyś się wymyślić na nowo, czy niekoniecznie? No, szukam ciągle tego pomysłu. Jakby ja totalnie na pewno nie będę siedziała na tyłku, bo ja bym po prostu nie wytrzymała. Ja już bym po tygodniu zwariowała ja muszę coś robić, więc na pewno też gdzieś będę starała się uczęszczać na te eventy, być może organizować je nawet dla dzieci, bo bo to jest coś fajnego. Te dzieciaki są później mega wdzięczne. Zresztą one, jakby to jest taka frajda, kiedy one stają na tej linii. Takie biedne, przestraszone, nie wiedzą, co ich czeka, więc, więc to jest fajne. Być może pójdę nawet w tym kierunku. Ale na razie nie wymyślamy ciebie na nowo, bo my Proszę nie. wciąż jeszcze troszeczkę. trzymamy kciuki i życzę ci, żebyś się nabiegała, ale ze zdrowym Achillesem. Achillesami. I, I mam nadzieję, że spełnisz swoje marzenia. Niech to będzie chociażby, nie mówmy konkretów, ale piękny po prostu bieg spełniony w Twoich snach na Igrzyskach w Paryżu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.